Za moimi plecami właśnie przejeżdżałem samochody przez przejazd kolejowy przy przystanku kolejowym Kobyłka Osów. Przejeżdżają, ale za chwilę może przyjechać tutaj pociąg i ruch będzie wstrzymany do czasu odjazdu kolejnych pociągów. Natomiast już niedługo to się zakończy, bo dokładnie tam powstał i powstaje cały czas nowy wiadukt dla samochodów, pieszych i rowerzystów. A jak dokładnie to wygląda? Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesi Czemawiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał na temat budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową. A w tym miejscu, gdzie aktualnie jest przejazd kolejowy, będzie jego likwidacja po otwarciu nowego wiaduktu. Z tym, że nie do końca to będzie też tak wyglądać idealnie i pięknie. Nie będzie tam przejazdu, będą oczywiście zaślepione stare wjazdy na drogę. Będzie zlikwidowana cała przejezdność w tamtym miejscu. Natomiast ekrany akustyczne, które znajdują się tam wzdłuż linii kolejowej, nie będą ustawione na miejscu z tego przejazdu, co jest na minus, pewnie to będzie realizowane w ramach innego zamówienia i innej po prostu inwestycji, ale nie będzie to robione teraz w tym momencie i trochę szkoda. Ale dobrze, dzisiaj o samym wiadukcie, a nie o tym, jak to będzie wyglądać po oddaniu do użytku. Bo oddanie do użytku jest całkiem niedługo. Ma się mniej więcej pojawić jakoś w czerwcu. Kiedy dokładnie nie wiem, ale jeżeli będę wiedzieć, to się tutaj pewnie pojawię, żeby nagrać to oficjalne otwarcie tegoż oto i wiaduktu. Sam wiadukt w Kobyłce Osów, który tutaj się znajduje, będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku i tutaj bezpośrednio część dla pieszych i rowerzystów. Wjazd jest po takiej pochylni, z jednej i z drugiej strony wjeżdża się tutaj na skarb, na takim nasypie i z jednej i z drugiej strony też są ronda. Tak to mniej więcej wygląda. Dostałem projekty od wykonawcy, więc trochę mogę więcej wam tu powiedzieć, patrząc bezpośrednio nie. Chociaż właściwie biorąc pod uwagę, jak bardzo jest tutaj zaawansowany proces budowy, to właściwie prawie wszystko już widać. Mogę wam powiedzieć, że mniej więcej pod koniec tygodnia, czyli na tych ujęciach tego nie widzimy, co prawda, był już wylany tutaj część asfaltu, więc tu wszędzie, gdzie teraz patrzymy, już część asfaltu jest wylana, w pozostałych miejscach będą kolejne warstwy się pojawiały, także tutaj faktycznie to jest dosyć dynamiczne, teraz postępuje i prace idą do przodu. Dochodzimy do tego kolejnego ronda, drugiego. I tutaj ta ronda jest ciekawa, bo ma co prawda 4 zjazdy, ale 2 są na razie donikąd, że tak to powiem. W sensie jeden wjazd po prawej stronie teraz jest w kierunku po prostu domków jednorodzinnych, a tamten, co teraz jest po prawej stronie, jest na razie do lasu. W przyszłości ma być bezpośrednio do obwodnicy całej Kobyłki i bezpośrednio z możliwością wjazdu tam dalej w kierunku drogi ekspresowej, ale na razie to nie jest realizowane, nie wiem też kiedy to powstanie. I dlatego też jest tam wytyczona droga rowerowa, aby w przyszłości rowerzyści mogli po prostu dalej pojechać i ominąć tą część miasta. Jednakże, tak jak powiedziałem na wstępie, nie wiemy niestety, kiedy to wszystko powstanie. Tutaj na przykład mogę powiedzieć ciekawostkę i dosyć duży minus, to jest to, że faktycznie, jeżeli tutaj ulica już jedzie wśród tych domków, nie będzie tutaj ani ekranów akustycznych, ani jakiegokolwiek innego zabezpieczenia przed hałasem, jeżeli chodzi o pojazdy, które tutaj będą teraz kursować. I na minus też jest to, że droga rowerowa się kończy bezpośrednio przed wjazdem w domki jednorodzinne i dalej jest po prostu chodnik. Szerszy jak szerszy, ale z tego co wiem, raczej tutaj nie będzie ciągu pieszo-rowerowego. No i też nie będzie jakiegokolwiek połączenia z istniejącą już aktualnie infrastrukturą rowerową w tymże miejscu bezpośrednio, jak widzimy teraz rowerzysta, który się tam jechał po drodze rowerowej. To nie będzie połączone w żaden sposób, przynajmniej aktualnie, co jest oczywiście na minus. Szkoda, że nie dało się tu jakkolwiek wytyczyć tej drogi rowerowej. Wiem, że nie ma miejsca, ale nie będę ukrywać, że jednak to jest oczywiście brak. Kolejny teleporter, który się pojawia rowerowy, a rowerowe teleportery pod Warszawą mimo wszystko dosyć kiepsko są naprawiane. W sensie w Warszawie też nie jest dobrze, ale pod Warszawą jest jeszcze gorzej, bo tych teleportów jest dużo, a gminy zazwyczaj mają jeszcze mniej pieniędzy niż Warszawa i wtedy to po prostu gorzej i słabiej idzie. Natomiast zetknijmy się na całą inwestycję. Nową trasą, czyli po nowym wiadukcie,
Będzie się jechać oczywiście dłużej. W sensie dłuższa jest droga, ale szybszy czas przejazdu, biorąc pod uwagę, że nie trzeba stać na przejeździe kolejowym, aby przejechał pociąg, więc to jest oczywiście na plus. Też jest oczywiście dzięki temu przejazdowi górą zlikwidowany przejazd w poziomie szyn, więc jest większe bezpieczeństwo. To jest oczywiście na plus. Na minus jest to, że jest wśród właśnie tych domków, nad którymi teraz lecimy. Zwróćcie uwagę, że te domki naprawdę są blisko tej ulicy. Teraz tutaj cały ruch, który się ciągnął aktualnie po tym przejeździe kolejowym, będzie wśród tych domków zlokalizowany, co jest oczywiście na minus, bo ci mieszkańcy na pewno nie są zadowoleni. Ja wiem, że nie są zadowoleni i ja im się szczerze powiedziawszy oczywiście nie dziwię. Natomiast tak to faktycznie będzie wyglądać, jak teraz to patrzymy. Te niedługo już będą faktycznie, cała budowa będzie gotowa i będziemy czekać tylko i wyłącznie na kolejne, już ostatnie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do użytku. Jak będzie już właśnie ten proces zrobiony, czyli będą wszystkie pozwolenia, nowy wiadukt będzie oddany do użytku, wtedy to rozpocznie się proces demontażu starego przejazdu kolejowego, najpierw będzie po prostu zestawiony, a później w różnych nocach będzie demontowane wszystko, później podbijanie i tak dalej, i tego typu prace będą po prostu realizowane tutaj już w kolejnych etapach. Także spokojnie, sama budowa zakończy się niedługo w czerwcu, ale podsumowanie tej całej inwestycji, jak już wszystko będzie gotowe, dopiero pojawi się w lipcu na moim kanale, abyśmy mogli to wszystko sobie ładnie podsumować. To sobie zetknijmy jeszcze raz z innej perspektywy na tą właśnie drogę, która jest na razie do lasu, że tak to powiem. Tutaj widzimy po prawej stronie drogę taką serwisową, aby można było dojechać mimo wszystko do wszystkich posesji. Takie drogi są zrealizowane na całej długości tej inwestycji, jak i również przy wszystkich inwestycjach. No ale tak jak powiedziałem, na razie ten odcinek jest, że tak to powiem, trochę do lasu. Oczywiście wszystko jest oświetlone nowym oświetleniem LED-owym, drogi towarowe są wszędzie tam, gdzie powinny być i tak, żeby można było na spokojnie przejeżdżać. I do jednej z części lasu po prostu nie ma ani przejścia dla pieszych, ani innej możliwości dojścia. Chodzi mi oczywiście o tą część, którą za chwilę wam powiem dokładnie. Jeszcze sobie zerknijmy raz na te domki, które w tym miejscu powstają. No i teraz patrząc z lotu ptaka, nie mamy, jak widzicie, z ronda zejścia zupełnie na tą część po prawej stronie. To jest część bezpośrednio południowo-zachodnia ronda. Tam nie ma żadnej możliwości dojścia na piechotę legalnego przez jezdnię. To jest na minus, choć tam faktycznie nie ma żadnej zbytnio większej infrastruktury aktualnie, ani budynków, ani urbanizacji, więc może i faktycznie nie trzeba było w ogóle tego zrealizować, przynajmniej w aktualnym momencie. Tutaj dalej oczywiście jest podjazd. Tak jak mówiłem, tutaj już najprawdopodobniej, kiedy my to oglądamy, już jest faktycznie pierwsza warstwa asfaltu i możemy zobaczyć, że drogi rowerowe będą oczywiście asfaltowe na całej długości. No i w tym miejscu będą jechać nad linią kolejową. Jest oczywiście na tyle dużo miejsca pozostawione, że na spokojnie i tory kolejowe można rozbudować i ulicy postawić na dole, jak i również ścieżka rowerowa, która tutaj była wcześniej wzdłuż linii kolejowej. Ona tutaj faktycznie wróci po całym zakończeniu budowy. Także spokojnie, nie bójcie się rowerzyści i wszystkie osoby, które korzystały z tej ścieżki, ona tutaj wróci. Pytałem się o to właśnie wykonawcy. Ma wrócić na takim samym długim odcinku, jak była wcześniej, przed przebudową, ale nie będzie jakkolwiek wpięta w nową infrastrukturę rowerową w okolicy, co jest oczywiście też na minus. Natomiast zerknijmy sobie jeszcze tutaj z tej strony. To rondo drugie. Aktualnie tutaj odbywa się jeszcze ruch wahadłowy. Natomiast tego ronda są tak podpięte drogi rowerowe, tego nie mam nic nagranego, że łączą się z całą infrastrukturą, która jest tam wcześniej w postaci pasów rowerowych. Z pasów rowerowych się wjeżdża bezpośrednio na rondo i jest bardzo łatwy, dobry wjazd tutaj na sam wiadukt, który właśnie w tym miejscu widzimy. Także tak, całkiem ładnie to wygląda, całkiem spójna ta inwestycja, jeżeli chodzi o inwestycje rowerowe. Na pewno bardziej niż sam tunel w Kobyłce, o którym powiem w kolejnym materiale, najprawdopodobniej za dwa dni, bo tam jest dosyć dużo mankamentów, dużo utrudnień i tam jeszcze ta budowa będzie trwać, no też w tym roku się skończy, ale to będzie tak bliżej końca tego roku, ale do tego czasu to jeszcze trochę wam popowiadam o tej inwestycji i może mi się uda jeszcze kolejny raz wejść, bo w tunelu w Kobyłce miałem okazję być właśnie ostatnio, jak byłem, nagrywałem tą inwestycję, miałem okazję wejść do tunelu, porozmawiać z tutaj bezpośrednio wykonawcą, więc parę ciekawostek będę mógł tam zarzucić. Ale to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co ja mogę powiedzieć dużo? Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film dzisiaj będzie, albo to będzie mniejsza z tym, albo w sumie nie wiem jeszcze co. Może Gdańsk, okiem Awizynosza. W sumie to to tam wie. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!